Dzień dobry Państwu, kochani moi. Dobrze Was dziś widzieć. Kojarzycie może taką sztukę teatralną Rudolf afera Meierling? Jeśli nie, to być może obiły Wam się o uszy jeden czy dwa utwory z niej pochodzące, takie jak sznurki władzy czy tylko jedno życie masz, ewentualnie mogliście słyszeć jakieś wersje zagraniczne. Co ciekawe i być może nie każdy wie, tytułowa tragedia w Mayerling wydarzyła się naprawdę i miała bardzo duży wpływ na całe państwo austrowęgierskie, na którego to terenie się ona rozegrała. Jaka jest historia? Historia owej tragedii, co wydarzyło się wtedy naprawdę, jakie były jej skutki, tego, a także wielu innych rzeczy dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Także już nie przedłużając, ja jestem Domian z kanału na Skrzydłach Historii. Zostawcie suba, łapkę w górę, wbijajcie na Discorda, wesprzyjcie nas na Patronite. Tym, co już to robią, serdecznie dziękuję, no i zapraszam Was do oglądania. Zanim poruszymy temat samych wydarzeń, musimy przedstawić sobie bohaterów, a konkretniej ofiary zbrodni i potencjalnych jej sprawców. Najważniejszą z postaci jest arcyksiąże Rudolf Habsburg Lotaryński, jedyny syn cesarza Franciszka Józefa i następca tronu austro-węgierskiego. Powiedzieć można o nim naprawdę dużo: był człowiekiem uczonym, poetą, etnografem, a przez historyków określany jest jako Witelsbach wśród Habsburgów, przez swoje przywiązanie do kultury bardziej niż do polityki. Od reszty rodziny odróżniając miały go również jego poglądy. Kompletne przeciwieństwo jego ojca, zagorzałego konserwatysty i zwolennika rządów silnej ręki. Największym problemem Rudolfa było jego dość swobodne podejście do przysięgi małżeńskiej złożonej swojej żonie Stefani Coburg. Po prostu regularnie ją zdradzał. Miał on mnóstwo kochanek pochodzących ze wszystkich stanów społecznych, a jedną z nich była nasza kolejna bohaterka, Maria Wetzera, córka barona Albina Wetzery, cesarskiego dyplomaty. Poznali się oni w kwietniu roku 1880 1888 na wyścigach konnych i bardzo szybko rozkwitł między nimi romans, z początku starannie ukrywany, który z czasem stał się kością niezgody między arcyksięciem a cesarzem. Kolejnymi ważnymi postaciami zamieszanymi w aferę są hrabia Edward Taft, czyli premier Austro-Węgier, odpowiedzialny za kontrolowanie informacji związanych z aferą w Mayerling, baron Franz von Kraus, szef biedeńskiej policji, prowadzący dochodzenie w tej sprawie na własną rękę oraz Jan Salwator Habsburg. Książę Toskany, kuzyn Rudolfa i jego bliski przyjaciel, skonfliktowany z cesarzem i przyczyniający się do powstawania sporów między nim a następcą tronu. Zanim przejdziemy dalej, macie tu jeszcze na szybko każdą postać i opis, żebyście się nie pogubili. Skoro mówionych mamy już bohaterów, czas przejść do etapu kolejnego, czyli samej tytułowej afery. Mamy 28 stycznia 1889 roku. Około godziny 12 szef wiedeńskiej policji, Baron Kraus, zostaje powiadomiony o nagłym zniknięciu Marii Wetzery. Na szczęście, na podstawie zeznania noocznego świadka, udaje się ustalić, że odjechała ona dorożką powożoną przez brat Fisza, prywatnego woźnicy arcyksięcia. On sam z kolei miał się w tym samym czasie oddawać polowaniom w swoim pałacyku Myśliwskim w Meyerling. Już następnego dnia Kraus przekazał informację premierowi Tafe, wiedzącemu, podobnie jak sam szef policji, o romansie następcy tronu z baronówną. 30 stycznia, dwa dni po zaginięciu, do barona dociera niepokojąca informacja, że Rudolf nie stawił się na rodzinnym obiedzie, co było do niego raczej niepodobne. A zaledwie kilka godzin później, do gabinetu dyrektora policji wpada nadkomisarz Weiss z tragiczną informacją: następca tronu nie żyje. Martwego arcyksięcia. Odnaleźli jego lokaj Loszek oraz bliski przyjaciel hrabia Josep Hoyos. Służący zapukał do pokoju Rudolfa, aby powiadomić go o gotowym posiłku, i jednak nie spotkał się z żadną odpowiedzią. Zaniepokojony, powiadomił o tym hrabiego, który to zdecydował się na otwarcie drzwi siłą. W pokoju natknęli się oni na martwe ciała Rudolfa oraz Marii Wetzery i po szybkich oględzinach udało im się ustalić, że następca tronu zginął od postrzału w głowę. Początkowo, do opinii publicznej zostaje podana informacja, że. Przyczyną śmierci był atak serca. Jednak później sprostowano to i napisano, że w stanie niestabilności umysłowej arcyksiąże popełnił samobójstwo. Całe państwo ogarnęła ogólna żałoba po księciu, z którym wielu wiązało wielkie nadzieje. Gdy Wiedeń przygotowywał się do pochówku, w zamku Mayerling trwał proces tuszowania zbrodni. Ciało Marii Wetzery wywieziono do pobliskiego Heiligenkreuz i tam ją pochowano, a wszystkie osoby, które wiedziały o obecności kochanki przy martwym arcyksięciu, musiały złożyć przysięgę mil Również w tym samym czasie służby wewnętrzne, na polecenie Krausa i premiera Tafe, konfiskowały gazety, w których zawarte były wszelkie informacje, mogące naprowadzić kogoś na prawdziwą wersję wydarzeń. Zostaje nadal jednak jedno pytanie. Jaka była geneza śmierci Rudolfa? Od razu należy wykluczyć werteryczne samobójstwo z miłości. Maria Wetzera dla arcyksięcia była jak każda inna kochanka. Samą noc poprzedzającą śmierć spędził on z jeszcze inną kobietą, prostytutką mizy Kaspar. Także no sami rozumiecie. Aczkolwiek tu trzeba przyznać, że później w trakcie śledztwa wyjawiła ona, że arcyksiąże kilka miesięcy wcześniej namawiał ją do wspólnego samobójstwa. Dużo bardziej prawdopodobnym motywem zabicia się były powody polityczne. Rudolf wraz ze wspomnianym we wstępie Janem Salwatorem, zaangażowani byli we współpracę z węgierskimi ruchami niepodległościowymi. Kuzyn arcyksięcia był zwolennikiem utworzenia niepodległego państwa węgiersko-słowiańskiego, w którym to objęliby oni władzę. Jednak sam następca tronu był wobec tej koncepcji lekko sceptyczny. Dodatkowo Rudolf obiecał węgierskim narodowcom realizację ich postulatów związanych z cesarsko-królewską armią, m.in. utworzenia osobnej Armii Węgierskiej i jej modernizacji, jednak nie mógł się z nich ostatecznie wywiązać. Istnieje także możliwość, że powodem samobójstwa była sytuacja, w której znalazł się arcyksiąże, zagrożenie ze strony ojca za współpracę z Węgrami i jednocześnie konflikt z obywatelami za Litawii za niewywiązanie się z obietnic. Kolejną możliwością jest, że wcale nie było to samobójstwo, lecz morderstwo. Tyle, że kto mógł być zabójcą? Pośród dokumentów w teczce Krausa znaleziono zeznania personelu z Zamków w które mówiły o pojawieniu się tam w feralną noc karnawałową Jana Salvatora. Dodatkowo, w parę miesięcy po tragedii, książę oficjalnie zrzekł się swoich tytułów i przyjął nowe imię, Jan Ort. Jest to jeden z głównych podejrzanych, lecz oczywiście nie jedyny. Wiele osób, związanych z rodziną Rudolfa oraz sami jej członkowie, wielokrotnie wypowiadali się, że już od dłuższego czasu arcyksiążę wyrażał obawy o nadchodzącym morderstwie. W roku 1989 żona ostatniego cesarza Austro-Węgier, Zyta Bourbon-Parmeńska, wyjawiła, że Rudolf i jego kochanka zostali zamordowani przez francuskich zabójców, aby uciszyć go po tym, jak odmówił udziału w próbie obalenia Franciszka Józefa. Niestety jednak nie ma żadnych twardych dowodów potwierdzających tę tezę. Co ciekawe, istnieje również możliwość, że arcyksiąże wcale nie zginął w Meierling, lecz uciekł do Turcji, gdzie zamieszkał w polskiej wsi Adam Pol jako Heinrich Albertal. Niestety, większość relacji osób, które znały tajemniczego Albertala Wskazuje jednak, że równie dobrze mógł to być zaginiony Jan Ort. Wskazywały na to chociażby ogólne cechy wspólne obu mężczyzn, takie jak zamiłowanie do polowań, zainteresowanie filozofią oraz sam wygląd. Prawda jest taka, że raczej nigdy nie będzie nam już dane poznać prawdziwej wersji wydarzeń z owej tragicznej nocy karnawałowej, ponieważ wszystkie osoby, które ją znały, dawno już nie żyją. Na domiar złego, teczka z aktami sprawy, należąca do premiera tafego, spłonęła w pożarze jego rezydencji letniskowej w 1926 roku, a zachowana teczka Krausa stanowiła jedynie uporządkowany zbiór informacji, które trafiły finalnie do opinii publicznej. Tragedia w Meierling bez wątpienia wpłynęła na historię całej Europy i stanowiła ona pewnego rodzaju punkt zapalny dla procesu rozpadu Austro-Węgier. Z czasem relacja pary cesarskiej stała się już związkiem czysto reprezentacyjnym, następcą tronu został Karol Ludwik, a po jego śmierci znany wszystkim Franciszek Ferdynand. Można powiedzieć, że w Mayerling razem z Rudolfem zginęła ostatnia szansa na uratowanie monarchii Habsburgów, których niemal tysiącletnie rządy zakończyły się niecałe 30 lat później. To by było na tyle. Tradycyjnie, jeśli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz, suba. Wbijajcie też oczywiście na Discorda, a także na Instagrama DJ, który jak zwykle od początku kanału robi te piękne rysunki. Wesprzyjcie nas na Patronite. Ja osobiście Serdecznie dziękuję każdemu tutaj patronowi. No i to by było na tyle. Cześć!